Hej, cześć siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym Hellblade'zie. Idąc do przodu od razu powiem wam, zdaję sobie sprawę ze wszystkiego co mi zarzucacie na temat Hellblade'a i absolutnie każdy z tych zarzutów jest uzasadniony. Gra nie pojawiała się przez bardzo długi czas, totalnie nie skończyłem jej po tym jak ją zacząłem regularnie i byłaby skończona o wiele szybciej, a jest początek października, gra wyszła 2 miesiące temu. Uznaję to za osobistą porażkę, chcę żebyście to wiedzieli, że to tyle zajęło, ale po prostu coś jest w tej grze, coś co mnie absolutnie zablokowało. Nie wiem czy chodzi o ten niezwykle mroczny klimat, czy jakąś taką wewnętrzny strach przed tym, co się tutaj dzieje, ale coś mnie po prostu przyblokowało. Nie byłem w stanie siąść do tej gry, grać dalej. Trudno mi to wytłumaczyć tak naprawdę. Nie miałem wcześniej aż takiej sytuacji, ale ta gra jest po prostu mroczna. Mroczna chyba wręcz zbyt mroczna na moje umiejętności, ale na moje umiejętności, na moją codzienność powiedzmy. Głosy nadal do nas przemawiają, a my obstawiam, że musimy wrócić do tej bramy, która się tam znajduje, żeby tym razem już przez nią przejść razem z naszym nowym wykutym mieczem. Tutaj mamy drabinę, którą wcześniej zszedłem, nie wiedząc o tym, jak dokładnie wygląda ta sytuacja tutaj. A, chyba wchodzimy w interakcję, ledwo pamiętam jak grać w tą grę. Mam nadzieję, że to co mnie tutaj czeka mnie nie przerośnie. Ale siadam w tej chwili z zamiarem skończenia tej gry. Zostało mi około 1,5 godziny, czyli ten odcinek i 2 kolejne. Zobaczymy, czy się udaje. Jest teraz około 2:30 w nocy. Jutro jadę na PGA. Dlatego postanowiłem, że jak nie teraz, to już po prostu nigdy. Chodźmy zatem. Otwórzmy drzwi i stąpajmy dalej na naszej ścieżce. Tym razem wrota się otworzyły, cudownie. Zobaczymy jeszcze, co nas za nimi czeka. Być może też poniekąd, chociaż nie chcę tego na was zwalać, wy żeście mnie nastraszyli przed tą grą, opowiadając mi, jakie to rzeczy tutaj się będą działy. I mamy kolejny kamień opowieści. Mój ulubiony moment, bo mogę się zatrzymać i posłuchać. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Oj, gdyby nasze codzienne życie opierało się na zasadach, które ustala mitologia, to coś czuję, że bardzo dużo smoków i mrocznych bestii by w tej chwili żyło na tym świecie. Szczególnie biorąc pod uwagę, co ostatnio się zdarzyło w Las Vegas, nie wiem, czy słyszeliście. Oj, ten most mi się nie podoba. Ani trochę mi się nie podoba. Ale... Przeszedłem i te dźwięki też na pewno nie są zachęcające. O Boże, no dobra, mam zaświecone światło, od razu powiem, nie będę oszukiwał, że kurde gram po ciemku, bo chyba bym zwariował, biorąc pod uwagę co się w tej grze dzieje. Podejdźmy do drzwi. O Boże, o nie. Gorm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. Oh, Boże. How would you say Dillion if you were too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. Oh, Boże, dobrze. Widzę już, jak to będzie działać. Cień będzie miejscem, gdzie może dopaść nas ten stwór. Your sword is useless here. O Boże.
No dobrze, czyli ruszamy się w takim razie od jasnego miejsca do jasnego miejsca. Głosy nam też mówią o tym, że światło to jest nasz sprzymierzeniec tutaj. Okej, dobrze, pochodnia. Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where has she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. Oho, poszukiwanie run. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Cokolwiek się tutaj dzieje, jest bardzo niezachęcające do badania tego terenu. Ale mamy pochodnie, mobilne światło, więc może jest jakaś nadzieja dla nas. Badajmy na razie teren, badajmy. No zapewne będziemy musieli się cofać. Widzę, że mamy tutaj opcję odchodzenia w jakieś boczne korytarze. No zobaczymy, tak długo jak mamy pochodnie, jesteśmy chyba bezpieczni. Muszę zapewne rozpalać te stojące pochodnie, które będą mi dawały światło dookoła, gdziekolwiek nie pójdę. O nie, woda. Woda to jest mój wróg. Zdecydowanie. Oj, czuję, że będę musiał zanurkować. O Boże. O nie, mamy chyba innej opcji. Widzę, że tam jest światło przed nami. Spróbujmy. Szybko, biegiem. Niesamowicie przerażające. Szczególnie gra dźwięków tutaj. Biegnijmy dalej, do kolejnego światła. Dobrze, widzę miejsce, gdzie albo weźmiemy pochodnię, albo rozpalimy kolejną. Biegniemy. Tego rozpalić nie mogę, ale gdzieś tutaj już będę mógł. Tam mamy kolejne światło. Tak, tam jest ogień. Dobrze, biegniemy. Okej, dobrze. Pozwólmy się uspokoić. Tam wystaje jakieś drewno. To chyba pochodnia wystaje z tego. Okej, dobrze. Udało się. Musimy tam wrócić w tej chwili. Musimy wrócić. Możemy porozpalać to wszystko, co się tutaj znajdowało. Żeby mieć oczywiście oświetlone całe to pomieszczenie, czy też raczej jaskinie. Wybaczcie odkrząkiwanie, ale... Dobra, światło będzie mnie prowadziło, co? Podpalajmy jak najszybciej te i rozglądajmy się jednocześnie za symbolem, ale mimo wszystko myślę, że musimy... Dobra. Te głosy tutaj chyba mnie tylko tak naprawdę straszą. Tutaj możemy coś podpalić. Okej.
Dobrze, dobrze. O, dobrze. Widzę znajomy kształt. Podpalmy to. O, mam cię. Dobra. Dobrze, możemy wracać. Możemy wracać i chyba wyjść z powrotem. Ta jaskinia załatwiona. Rozświetliliśmy ją, możemy chyba w miarę bezpiecznie wyjść, chociaż głos tego Gamra, czy jakkolwiek on się nazywał, cały czas nas gdzieś tam z otoczenia straszy. Myślę, że jeżeli oglądacie tę serię, śledzicie u mnie, to zdajecie sobie sprawę z tego, jak po prostu ciężka jest ta gra. Oglądanie to jest jedno, ale czuć to wszystko, te głosy na żywo i wiedzieć, że ma się realny wpływ na to, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się rozgrywa, to jednak, no, wywiera pewien wpływ na człowieka. Dobrze, to są drzwi, które były zamknięte, czyli musimy się cofnąć o kolejne pomieszczenie zapewne, w tamtą stronę. Czy możemy sobie coś tutaj rozpalić? Tam mogę iść i tam mogę iść. Dobrze, chodźmy na razie tutaj. Czy to znowu się stanie jednym pomieszczeniem? Tutaj nie przejdę na pewno. No to w drugą stronę. O wiele pewniej bym się czuł, gdybym znalazł kolejną taką stojącą pochodnię do rozpalenia. O Jezus Maria, te odgłosy. Tutaj coś mogę zrobić. Dobra, podpalmy to. Tu mamy jakieś drzwi, ale one są zamknięte. O, nie. Nie, dziękuję. Te odgłosy nie zachęcają mnie do niczego. Te drzwi? Nie, okej. Okay. Te też przetestujmy, ale nie wydaje mi się. Tutaj mamy łańcuch na nich. W jakichś okolicznościach musi zniknąć. Przed siebie zatem. Gdziekolwiek nas to doprowadzi, mam wrażenie, że to tutaj... Swojego rodzaju labirynt się tworzy. Nie podoba mi się to, nie jestem wielkim fanem labiryntów. Ha. To wygląda interesująco. Chodźmy tutaj. Tu widzę jakiś duży, otwarty teren. Co się będzie tutaj działo? A cofnąłem się! Okej. Okay. Nie, to zdecydowanie nie o to chodziło. Okej, okay, totalnie nie ogarnąłem, gdzie ja się znajduję. Dobrze, inaczej zatem. Na razie mam jedną runę, cofnąłem się. Chodźmy tutaj. Nie jest to aż tak skomplikowana lokacja, muszę tylko rozkminić, gdzie tutaj dokładnie powinienem chodzić. Tędy wrócę z powrotem, to mogę sobie rozpalić. Dobra. No to tutaj. Widzę, że mam tutaj te całe... Tutaj mogę to rozpalić. O, przeciwnicy, świetnie. Okej, okay. Dobra. To się udało. Dobra, na spokojnie. O, proszę bardzo, panie kolego. O, skupienie. I silne cięcia. I po przeciwniku. Oczywiście przyszedł kolejny, o, nawet dwóch kolejnych. No dobra, ale są raczej ci słabsi. Dobra, trzymajmy się w miarę blisko naszego super światła. Dobra, spokojnie. Cały czas wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie. Dobra. Tego nie mogłem skontrować. Tu, tutaj jest nasz torcz, okej, podnieśmy go. O Boże, nie dość, że walka, to jeszcze pochodnie do rozpalania. Albo raczej na odwrót, nie dość, że pochodnie do rozpalania, to jeszcze walka do tego. Ale okej, widzę, że nawet w tej ciemności pieprzone potwory spokoju mi nie dadzą. Rozpalmy wszystko. Dla spokoju ducha, jedna z run się tutaj notorycznie pojawia, więc gdzieś się tutaj musi znajdować. Tylko ją jeszcze sobie wyczajmy. Czy to mnie jakoś powinno naprowadzić? Na pewno w tym pokoju znajduje się runa. Może na podłodze? Tak, na podłodze. Z krwi się ułożyła. She
once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Nie jestem pewien, dokąd powinienem teraz iść. Zastanawiam się, czy tutaj znajdę jakąkolwiek podpowiedź co do tych run. Tego podpalić nie mogę, bo tutaj i tak jest generalnie wszystko rozświetlone. Tutaj mamy jakiś rozwalony most. To nam za bardzo nie pomoże. Została nam jedna runa. Czy ona będzie się tutaj gdzieś znajdowała? Nie jestem pewien. A, nie, widzę, że most... Nie, dobra, most dalej istnieje, ale wątpię, żeby chodziło o powrót tutaj. Nie, dobra, zmarnowałem tylko trochę czasu. Tararara, to gdzie by tutaj teraz się udać? Gdzie jest jeszcze miejsce, w które ja się nie udałem? To jest moje pytanie. Pochodnie mam w ręce i póki jej nie wypuszczę, to chyba nic mi nie grozi, tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj pójdziemy w lewo i dojdziemy do kolejnego przejścia wejścia. Tam wrócimy na środek, ale to nic nie da. Te drzwi są dla nas zamknięte, nie otworzymy ich. Więc to nie o to chodzi. Tutaj poruszamy się kolejne pomieszczenie dalej. Tutaj się nic nie znajduje. Wypatruję, znaczy staram się też wypatrywać, kurczę, czegoś co, żeby mi się wyświetlały te runy. Ha. Potrzebujemy P. Gdzie się będzie znajdowało P? To jest moje pytanie. Jak wrócę tutaj, niczego nowego nie znajdę, zdecydowanie. Tędy to ja wróciłem poprzednio, więc też na pewno to mi się nie przyda. Do góry nie pójdę. Kurczę, gdzie ja jeszcze nie byłem, gdzie cokolwiek może się znajdować? Została jedna runa. Dobrze, drogie głosy, okej, rozumiem już wasze metody straszenia mnie. Już to w tej chwili nie robi wrażenia większego. To też jest dziura do tej jaskini, po której poruszałem się poprzednio. Może tutaj, w tym pokoju? Tutaj mam ten łańcuch, którym nie mogłem przedtem przejść. Tego jednak nie zdejmę. Żadne iluzje tutaj też nie mają za bardzo większego efektu. A tam jest pokój, w którym walczyłem poprzednio. Tylko, że to mnie też nigdzie do końca nie doprowadza. Tak. Autentycznie nie jestem pewien, co powinienem robić. Tam nie przejdę, tam nie wejdę. Liczę na jakąś podpowiedź od gry, która zasugeruje mi, że właśnie w mojej okolicy się runa znajduje, ale nic takiego się nie pojawia. Chodzę po tych korytarzach bez większego skutku, niestety. A tędy to ja już straight up wychodzę z tej lokacji. Tak więc to jest moje pytanie, co ja powinienem teraz robić? Nie chodzi o to, nie chodzi o to. Nie, no zdecydowanie chodzi o to manewrowanie po ciemnościach, ale nie ma już miejsca, w którym mnie jeszcze nie było. Ha. To jestem teraz troszeczkę zatrwożony, co powinienem robić. Nie chcę marnować też waszego czasu, więc chyba dokonamy sobie tutaj małego cięcia, kiedy ja tutaj pobiegam i się zorientuję, co tak właściwie powinienem dalej robić, bo gdzie nie pójdę, no to nie znajduję odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Te runki też się w tle nie wyświetlają. Mam wrażenie, że o coś chodzi z tymi drzwiami, ale ja ich nie mogę otworzyć w żaden sposób. Tak więc zaraz wracam. Dobra, okej. Okay. Po chwili łażenia odnalazłem odpowiedź. Tutaj mamy nasze drzwi runiczne, do których szukamy runy. I jeżeli wejdziemy tutaj i zrobimy coś więcej niż popatrzenie się, tutaj jest jakieś ukryte przejście i zapewne ono nas doprowadzi tam, gdzie ma nas doprowadzić. Po pierwsze mamy jakiś kamień historii, ale czy to o to chodzi? Czy może ja coś bardzo źle teraz zrobiłem? Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Okay.
Mam wrażenie, że chodzi o coś właśnie z tymi schodami tutaj. Że nie, to donikąd nie prowadzi. No dobrze, no to nadal jestem w tak zwanej sytuacji, która zwie się prosto dumbfounded. Czyli nie mam zielonego pojęcia, gdzie szukać kolejnej runy. Tak więc w akcie częściowej desperacji schodzę po raz kolejny na dół. Czy ja tutaj coś jeszcze może znajdę? Może to tutaj, kurczę, cokolwiek się znajduje. Nie cofnąłem się jeszcze tutaj w tej jaskini. Zastanawiam się... O, tutaj mamy kolejny ten z historią. Zastanawiam się, czy są jakieś tutaj pochodnie do rozpalenia. Troszeczkę pewniej bym się czuł. Raczej nie chodzi o to, żeby wracać. Bo tutaj już... O, nie. Dobra, nie. Do wody wchodzić nie chcę. Ale mamy kamień z historią. Hej. Zawsze coś. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Okej, zatem. Tam mamy jedną runę, druga nie znajduje się, znaczy trzecia runa w sumie, której potrzebuję ewidentnie, nie znajduje się tutaj. Ale chyba znowu będę musiał udać się na jakieś samotne poszukiwania. Tutaj nawet nie sprawdzałem, co tam się u góry znajduje. Byłem przekonany, że to już jest wspaniałe rozwiązanie naszego problemu, że w tamtej dziurze będzie, kurde, kolejna runa. Ale niestety totalnie się myliłem. Hej. Tutaj żadnych przejść dodatkowych nie ma. Tam jest to, co znaleźliśmy wcześniej. Brakuje nam litery P. Gdzie znaleźć literę P? I have no idea. Tu mogę do góry jeszcze wejść. O, wow. No to było, powiedzmy, to było bardzo, bardzo szczęśliwe znalezisko. Ta, mamy to. Pochodnia nam się kończy, serio. Czy to dlatego, że ja za długo tutaj łaziłem, czy to jest jakoś zaplanowane? Dobra, okej. Okay. Mamy ostatnią literę, Jezus Mary, jak dobrze. The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. O Boże, nie. O kurwa. Jezus Maria, jak przerażająco on wygląda. Biegnij, Senua, Jezus Maria. Nie mam tu większego wyboru, jak po prostu zasuwać przed siebie. God damn it. Widzę jakieś światło, jakiś most. O Boże. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father, Zindo, while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly.
I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dewey. Tam widzę pochodnie po drugiej stronie. Dobrze, moi drodzy, zakończymy tutaj ten odcinek. Ja muszę troszeczkę psychicznie odpocząć od tego, co cały czas bombarduje moje słuchawki. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobał ten odcinek i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę mimo mojego zaniedbania i pewnej porażki doceniacie, że Hellblade jednak zostanie ukończony, ponieważ w sumie jak teraz zacząłem grać, to się troszeczkę nakręcam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!